To najdroższa premiera targów w Los Angeles, Bentley Grand Convertible. Właściwie premiera samochodu koncepcyjnego, bo w Bentleyu twierdzą, że to jeszcze nie jest auto seryjne. To jest samochód, który ma zbadać reakcję potencjalnych klientów na czteromiejscowy kabriolet bazujący na modelu Mulsanne. Napęd na tylną oś, silnik o pojemności 6,3 litra V8, moc ponad 530 koni mechanicznych. Wszystko w środku wykonane ręcznie z najlepszych gatunków skóry, stali chromowanej i drewna. Drewna, które zdobi także tylną część nadwozia za tylnymi siedzeniami, podobnie jak w drogich jachtach. Tak. Samochód ma konkurować z Rolls-em Drophead, z tym Cabrio, który jest najdroższym w gamie Rolls-Royce'a. No i zobaczymy, czy reakcja klientów będzie pozytywna. Myślę, że tak i myślę, że już w przyszłym roku ten samochód zobaczymy w seryjnej produkcji. A to jest jeden z bardziej obleganych samochodów wystawy w Los Angeles, Audi Prolog. Nazwa brzmi trochę jak nazwa gry komputerowej. Auto zapowiada nadchodzące Audi A9, przynajmniej tak sądzimy. Ponad 5-metrowej długości coupé, auto, które pod maską ma silnik V8 4.0 TFSI o mocy 605 koni mechanicznych, pozwalający rozpędzić mu się do 100 km na godzinę w 3,7 sekundy, oczywiście napęd quattro, ale to jest na razie samochód koncepcyjny. Jak popatrzycie na przód tego auta, ma dość ciekawie zarysowany grill, to jest nowy język stylizacji Audi. Można się spodziewać, że taki wygląd w przedniej części nadwozia pojawi się w najbliższych modelach Audi już niebawem. Mercedes postanowił wskrzesić legendarną markę Maybach, tym razem prezentując Mercedesa Maybacha. Samochód bazujący na klasie S, ale z przedłużonym o 20 cm rozstawem osi i wydłużonym tym samym 20 cm nadwoziem. Te 20 cm poszło tutaj, specjalnie z myślą o pasażerach tylnej kanapy. Auto występuje w dwóch wersjach silnikowych, V8, 500 i w wersji V12, to jest 600, ponad 500 koni mechanicznych, 5 sekund do setki, no i ogromny komfort właśnie dla pasażerów tylnej kanapy. Mercedes szczyci się, że to jest najcichsza limuzyna na świecie, a tutaj z tyłu ma rozkładane miejsca dla dwóch pasażerów, podobnie jak w pierwszej klasie w samolotach na lotach międzykontynentalnych. Kolejna gwiazda targów w Los Angeles, Porsche 911 Carrera GTS. Samochód, który bazuje na modelu S, a więc ma silnik niedoładowany, ale o podniesionej mocy. 430 koni mechanicznych, to pozwala przyspieszyć mu do setki w zaledwie 4 sekundy. Samochód ma szersze nadwozie z tyłu o 4,4 cm, ma także nieco zmienione zawieszenie, no i kilka dodatków wizualnych, jak choćby lusterka czy felgi z modelu Turbo S. Najlepsze jest jednak to, że ten samochód występuje w kilku rodzajach. Może być napędzany na tylną oś, może mieć napęd na cztery koła, może występować jako coupé i jako kabriolet. Każdy w tym GTS-ie może znaleźć coś dla siebie, ale najlepsza wersja to tak to koło, której stoję w tej chwili. Taki właśnie wyspecyfikowany w czerwonym kolorze. Jak wiadomo, czerwone są szybsze. Druga nowość na stoisku Porsche, także w kolorze czerwonym i także z oznaczeniem GTS, ale tym razem nie jest to 911, tylko model Cayenne, a więc SUV, który niedawno przeszedł lifting. No i znów pojawiła się ta usportowiona wersja, tym razem jednak nie z silnikiem V8, jak to było do tej pory, tylko z silnikiem V6 z podwójnym turbodoładowaniem. Mamy więc downsizing, ale trochę większą moc. Poprzednio było to 420 koni, teraz jest 440 koni i aż 85 Nm więcej. Porsche obiecuje, że samochód będzie przyspieszał szybciej do setki, palił mniej. No ile będzie kosztował, to pewnie dowiemy się już za chwilę. Auto wygląda dość wyzywająco, tak to nazwijmy, z tymi wszystkimi dodatkami, spoilerami i podwójnym wydechem z jednej i z drugiej strony. A jak jeździ, pewnie przekonamy się już niebawem. A teraz pora na prawdziwe amerykańskie żelazo. Samochód, dla którego warto było przyjechać tutaj do LA, żeby zobaczyć go na żywo. Dodge Challenger Hellcat. Podobno najmocniejszy seryjnie produkowany muscle car na świecie. 707 koni mechanicznych z silnika 6,2 litra V8 ze sprężarką. Auto, które robi niesamowite wrażenie na żywo. Nie tylko swoimi parametrami technicznymi, ale także swoim rozmiarem. A widać to szczególnie kiedy stoi w pobliżu drugiego pojazdu Dodge'a, czyli legendarnego Vipera. Viper wygląda przy Challengerze na znacznie mniejszy samochód, chociaż ma większy silnik, 8,4 litra V10 i 645 koni mechanicznych. Problemem Vipera jest jednak to, że w przeciwieństwie do Challengera nikt, nawet Amerykanie, nie chce go kupować.